Na program warto zauważyć w mijającym tygodniu. Dziś w programie gościmy redaktor naszego dziennika Anetę Przysiężniuk-Parys. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Oraz publicystę naszego dziennika, doktora Andrzeja Mazana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zaczynamy od podwójnych standardów w polskim sądownictwie. Celebryci, antyrządowi aktywiści są uniewinniani, a przedstawiciele partii rządzącej muszą zmagać się z absurdalnymi karami. Zobaczmy materiał. Sąd apelacyjny w Warszawie przyznał nieprawomocnie Radosławowi Sikorskiemu kwotę ponad 700 tysięcy złotych od Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o wywiad z 2016 roku, w którym prezes PiS-u oceniał, że Sikorski dopuścił się zdrady dyplomatycznej. To skandaliczna decyzja, mówi poseł PiS-u, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Kazimierz Smoliński. Kwestia jakichś przeprosin czy naruszenia dóbr osobistych nie powinna zmierzać do tego, że się niszczy człowieka, bo taka kwota w Polsce no to jest właściwie zniszczenie. To nie dotyczy tylko pana prezesa Kaczyńskiego, ale każdego, którego by to dostało. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, Adrian Salus, poinformował, że Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozpatruje skargę kasacyjną dotyczącą wyroku. Do tego czasu sąd apelacyjny powinien wstrzymać się z wykonaniem orzeczenia, podkreśla socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Cała nadzieja w tym, że sądy są wieloinstancyjne. Znajdzie się ktoś mądrzejszy, kto to wyprostuje. Lewicowa opozycja z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu wobec prezesa PiS-u. Ja się cieszę z tego, że są jakieś niezależne sądy. Jedne wyroki mi się bardziej podobają, inne wyroki mogą mi się mniej podobać, ale wierzę w to, że są niezależni sędziowie. Trzeba uważać na to, co się mówi, szczególnie w życiu publicznym, w związku z czym trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa, a to kosztuje. W ostatnich dniach kontrowersyjnych decyzji sądów było więcej. Sąd rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko oskarżonej aktorce Barbarze KS. Powodem sprawy był internetowy wpis celebrytki, w którym atakowała funkcjonariuszy Straży Granicznej. To jest Straż Graniczna? Straż? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. Jak tak można? Sąd uznał, że wpis nie zawiera znamion czynu zabronionego. Sąd stracił okazję do tego, żeby stanąć na straży godności Straży Granicznej. Mówi poseł Stanisław Tyszka z Konfederacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złoży zażalenie. Wskazana wypowiedź w żadnej mierze nie mieściła się w granicach wolności słowa. Fakt, że była ona emocjonalna, nie wpływa na ocenę znamion zarzucanego czynu. Z kolei Paweł Kasprzak, lider tzw. obywateli RP, został prawomocnie uniewinniony w sprawie za znieważenie i naruszenie nietykalności policjanta. Uniewinnił go sędzia Piotr Klus, wiceminister sprawiedliwości w czasie rządów PO-PSL. 700 tysięcy złotych za przeprosiny w portalu internetowym. To chyba dużo, pani redaktor. To chyba przesada jednak. To chyba przesada, bo nawet reklamy w dużych stacjach telewizyjnych przed na przykład głównymi wydaniami wiadomości są po prostu tańsze. Dużo tańsze, dokładnie. Więc to rzeczywiście pokazuje, jak jest problem polskiego sądownictwa i tego obszaru, i tej sfery publicznej. Zresztą no, widzimy tutaj, prawda, nierównowagę taką pewną między tym, jak się traktuje Jarosława Kaczyńskiego, a tym, jak na przykład pani celebrytka potraktowała no, pograniczników, tak? Ludzi, którzy bronią naszych granic. Okazało się, że nic się nie stało i pani miała prawo do tego i miała prawo do tej swojej wolności wypowiedzi, choć no, zrobiła to w bardzo, mówiąc delikatnie, nieelegancki sposób. Natomiast no, to nie dziwi w związku z tym, że jednak w sądach działają wciąż ludzie dawnych czasów, ludzie uwikłani w różne, prawda, dawne takie zależności z dawnych, prawda, przetasowań. To jest sieć powiązań, sieć takiego wspólnego właśnie frontu przeciwko no, chociażby rządom Zjednoczonej Prawicy. I tutaj czyli wyrok motywowany, mógł być motywowany politycznie. Mógł być motywowany politycznie. Bo nie osądzamy. Dokładnie, bo generalnie wcześniej obowiązywała taka zasada, że się nie dyskutuje, prawda, z wyrokami tak. sądu i przyjmuje się je takimi, jakimi są, no bo mają być, prawda, sprawiedliwe i wykonane właśnie zgodnie z literą prawa, ale niestety no, w ostatnich latach pojawiło się tyle kontrowersyjnych wyroków, z którymi, no, nad którymi nie da się przejść do porządku dziennego, stąd no, powodują one później różnego rodzaju dyskusje, chociażby z tego względu, że rzeczywiście tu jest to nierównouprawnienie i te podwójne standardy.
Ale to mieści się to właśnie ten fakt, że no w sądach nie została przeprowadzona lustracja, a nawet ci młodzi sędziowie byli przecież wychowywani przez starą ekipę i tutaj te naleciałości, niestety te brzydkie nawyki, mówiąc delikatnie, pozostały. Panie doktorze, to jak jest z tymi sądami, bo dotychczas opozycja podnosiła, że w Polsce nie ma już demokracji, nie ma niezależnych sądów, a teraz poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer wychodzi i mówi, niektóre wyroki mogą mi się podobać, niektóre mogą mi się nie podobać, ale wierzę, że są niezależni sędziowie. No to jak w końcu, te sądy są pisowskie czy niezależne? To znaczy, to jest obłuda, prawda? Sądy tutaj w opinii opozycji są dobre wtedy, gdy uderzają w rząd, prawda? Ale myślę, że rzecz jest znacznie poważniejsza. To, że my dotykamy problemu sądownictwa i wyroków, to, które nie są adekwatne do wymiaru tego, nad czym te wyroki zapadają, prawda? No bo zarówno te uniewinnienia tych osób, które były z opozycji, prawda? No tutaj padło nazwisko pana Kasprzaka, który znieważył policjanta, prawda, bo to też jest i został uniewinniony za to, to jest uderzenie w anarchię, to jest właściwie można powiedzieć to zarówno i też uniewinnienie pani celebrytki, zostawmy na boku, prawda, w tej chwili, której wszyscy wiemy, to jest problem anarchizacji, prawda, państwa i to jest problem świadomej anarchizacji państwa. Wyrok na pana prezesa Kaczyńskiego to jest wyrok, który nosi znamiona zemsty, a nie jest wyrokiem sprawiedliwym, jeszcze raz powtarzam, adekwatnym do wymiaru tego oskarżenia, które tam zostało rozpatrywane. Bo wcześniej zresztą w pierwszej instancji tam chodziło o kwotę 40 tysięcy, a nie o kwotę 700 tysięcy, która arbitralnie została przez sędziego zawyrykowana, prawda? No to teraz, jeżeli mogę trochę wtrącić, bo tutaj pojawia się pytanie o reformę sądownictwa, tak? Widzimy te wyroki, no to co z tą reformą sądownictwa? Prawo i Sprawiedliwość miało 7 lat na to, aby cokolwiek zmienić. Nie zmieniło się nic, to po pierwsze. A po drugie, czy można motywować reformę sądownictwa takimi absurdalnymi wyrokami? No bo z wyrokami, no trochę jest to taka sytuacja, powiedziałbym, patowa, bo z jednej strony nie powinno się podważać, tak, wyroków sądu. Nie można też mówić, że ten wyrok jest niesprawiedliwy i musimy zreformować sądownictwo, no bo to by oznaczało, że niejako chcemy wpływać na wyroki sądów, no ale z drugiej strony, jak pozostawić takie działania sądów, no właściwie same sobie, nic z tym nie robić. Znaczy, to są oczywiście zaległości, które dziedziczymy po okresie, nawet można by powiedzieć, jeszcze komunistycznej Polski, bo generalnie rzecz biorąc, wielu tych sędziów ma przeszłość jeszcze, prawda, z sądownictwa PRL-u. Ale również tutaj jest pewien, utworzył się, można by powiedzieć, w sądownictwie, zwłaszcza wśród Sądu Najwyższego, o którym tutaj mówiliśmy, prawda, to jest pewien układ, prawda, który broni za wszelką cenę swoich przywilejów, prawda, i mówię za wszelką cenę, to znaczy kosztem państwa, bo to też trzeba byłoby tak powiedzieć, kosztem interesów państwowych i również kosztem własnej reputacji, bo to jest oczywiście, jeżeli robimy wyjątki różnego rodzaju w wyrokach, prawda, gdzie usprawiedliwiamy różnego rodzaju złe, można by powiedzieć, zachowania, które uderzają w godność instytucji państwowych, to również to jest coś takiego, że to jest samo uderzenie w siebie, prawda? Bo to jest podważenie ważności czy wartości swojej instytucji jako instytucji państwa. I myślę, że to jest najistotniejsze w tym wszystkim, że my jesteśmy świadkami nawet nie tyle anarchizacji państwa, ile destrukcji państwa poprzez sędziów, którzy wydają różnego rodzaju wyroki bulwersujące, chociaż oczywiście można by powiedzieć, tutaj zostawmy na razie treść tych wyroków, ale i również problem zachowań i problem oczywiście uniemożliwiania, prawda, bo generalnie rzecz biorąc w tej chwili ta reforma sądownictwa utknęła, prawda, tak byśmy to sobie powiedzieli w tym wszystkim, ale utknęła również z tego względu, że Polska, można by powiedzieć, została zaszantażowana przez tych sędziów, którym chciano odebrać te właściwe, te przywileje, które powodowały
no tak byśmy powiedzieli, nie rząd w Polsce, bo tak byśmy powiedzieli, zostały uruchomione ogromne siły na Zachodzie, które zaszantażowały Polskę również od strony ekonomicznej, prawda? I Polska jest w pewnych kleszczach, można tak byśmy powiedzieli, w tym momencie. Znaleźliśmy się w pewnej sytuacji patowej. Nie mamy takich sił, żeby zreformować sądownictwo, dlatego że Unia Europejska i różne państwa europejskie i różne siły europejskie nie pozwalają nam robić suwerennych ruchów, jeżeli chodzi o reformę wszelkich rzeczach, powiem, wewnętrznych instytucji ustrojowych, prawda, w tym momencie. To tak zapytam pani redaktor, ten wyrok wobec prezesa PiS może być takim dodatkowym impulsem dla partii rządzącej, aby faktycznie dokończyć reformę? A może bardziej zacząć tak na poważnie. Ja myślę, że problem jest też taki, że nawet oprócz tych kwestii politycznych i tych wyroków motywowanych politycznie, problem jest taki, że generalnie w tym polskim sądownictwie panuje takie przekonanie i traktowanie nawet zwykłego obywatela per noga. Dlatego, że zwróćmy uwagę na te wyroki chociażby w sprawie znowu tak zwanych celebrytów, którzy jeździli na podwójnym gazie albo bez prawa jazdy, prawda? Te wyroki są daleko bardziej, prawda, pobłażliwe niż wobec zwykłego obywatela, więc tutaj ta przemiana musiałaby tak naprawdę nastąpić i ta chęć zmiany, oprócz tego, że wśród rządzących, którzy musieliby mieć tą siłę, prawda, przebicia i konsekwencji w przeprowadzaniu tego, ale też no niestety no, to musieliby zrobić też sędziowie i uderzyć się w piersi, niestety no. Wygląda to tak, że no nie chcę tu generalizować, bo na pewno jest wielu dobrych sędziów, pewnie większość, ale niestety no, są takie przypadki i to się rzuca cieniem na całą tą grupę społeczną, że no nie ma tych przemian i, no, no i zapadają wyroki naprawdę bardzo niesprawiedliwe wobec zwykłych obywateli. Myślę, skoro jesteśmy przy sądownictwie, zaangażowaniu politycznym i jeździe na podwójnym gazie, o czym przed chwilą pani redaktor mówiła, prokurator Ewa Wrzosek, która publicznie krytykuje rząd, jest podejrzewana o przekazywanie informacji ze śledztwa do stołecznego ratusza. Chodzi o wypadek autobusu w Warszawie. Kierowca był pod wpływem narkotyków, zginęła jedna osoba. I wówczas były wybory prezydenckie. W wyborach startował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i był oskarżany o to, że w niedostateczny sposób sprawuje nadzór nad komunikacją miejską. No i prokurator Ewa Wrzosek miała pozyskiwać te informacje ze śledztwa, przekazywać je do stołecznego ratusza, niby po to, aby w jakiś sposób pomagać sztabowi Rafała Trzaskowskiego. Ewa Wrzosek zaprzecza. Mówi, że była inwigilowana Pegasusem, wiadomości SMS, które miała wysyłać do ratusza, że są sfałszowane. No i pytanie podstawowe, czy dziś wystarczy krytykować rząd i powoływać się na prześladowanie polityczne, aby w oczach na przykład opozycji uchodzić za osobę niewinną? Znaczy, no tutaj jeżeli jest oskarżenie, prawda, prokuratury, prawda, no to rozumiem, że oskarżenie prokuratury opiera się na jakichś dowodach, prawda, w tym momencie. Ja rozumiem, że pani prokurator ma prawo się bronić, czy oczywiście w tym momencie publicznie jeszcze podważać, prawda, w te prerogatywy prokuratury i instancji sądowniczych, czy instancji polskich, prawda, czy instytucji polskich. Ale jeszcze wracając do tego, i myślę, że tutaj to zachowanie jest też ilustracją pewnego, można by powiedzieć, nie tyle mechanizmu, ile pewnej struktury w Polsce, to znaczy, że istnieje pewna grupa, która mówi, że nas prawo nie dotyczy, prawda? Generalnie rzecz biorąc, że prawo nie jest tym, co jest, mówię o bezkarności, o której mówiliśmy tutaj poprzednio, prawda? I tych przykładów bezkarności jest ogromna ilość, bo tak jakbyśmy to sumowali generalnie rzecz biorąc, jesteśmy świadkami, prawda, tych celebryckich bezkarności, prawda, czyli istnieje, można by powiedzieć, pewna grupa uprzywilejowana, która mówi, że nam w tym państwie wszystko wolno, prawda, bo tak byśmy to powiedzieli. I tutaj, jeżeli chodzi o postępowanie, zarówno ta relacja, która się tutaj pojawiła pomiędzy panem prezydentem Trzaskowskim a panią prokurator, jeżeli ona tam jest wiarygodna w tym wszystkim, to jest właśnie też ten układ, tak mówię, układ pewnej grupy, która uważa się za, można by powiedzieć,
nie tyle kastę, bo to w tą stronę by nie poszło, prawda, ile uprzywilejowaną, że nam w tym kraju wszystko wolno i ci, którzy rządzą w tej chwili, prawda, to doszli do władzy przez pomyłkę i te instytucje, które w tej chwili są instytucjami państwowymi, są instytucjami właśnie wypełnionymi ludźmi, którzy jeżeli będą oferowali różnego rodzaju wyroki, to i tak będą to wyroki niewinające, bądź po mojej stronie, prawda? To w sprawie prokurator Wrzosek w ogóle też jest ciekawa sprawa taka, że kampania wyborcza, kampania prezydencka była w 2020 roku i to wtedy miały być przekazywane te informacje, a Pegasusem, o ile rzeczywiście była inwigilowana, to jak utrzymuje, była inwigilowana w 2021, tak, więc daty się nie zgadzają. Jak na panią prokurator, to chyba trochę nie za dobrze świadczy o takiej koincydencji, prawda, i związkach przyczynowo-skutkowych. No ale tak jak tutaj pan doktor powiedział, no, chce się bronić, myślę, że jest to dosyć nieudolna obrona w tym momencie, bo to nie trzyma się, prawda, kupy i nie trzyma się to wszystko jakby razem i nie tłumaczy, dlaczego i skąd pojawia się tutaj nazwisko pani Wrzosek i jeszcze, prawda, drugiej pani prokurator, na którą wywierała presję, tak naprawdę można powiedzieć, więc no, pokazuje tu znowu takie, prawda, podwójne standardy, bo nam wolno, bo no i to takie zblatowanie się, prawda, z politykami. Zresztą pamiętamy przecież niedawno sieć obiegły zdjęcia, spotkania, zdjęcia nawet filmowe z pewnej restauracji chyba w Trójmieście, gdzie tak doszło do spotkania włodarzy, prezydentów Trójmiasta z sędziami, takimi z pierwszych stron gazet i widocznie takie spotkania mają miejsce, to dlaczego no, ci ludzie nie mają sobie przekazywać, prawda, istotnych kwestii i nie być ze sobą w pewnej zmowie, bo można to tak nazwać. I tu przechodzimy do drugiego tematu, bardzo ciekawego. W przyszłym roku 200 tysięcy żołnierzy rezerwy otrzyma wezwania na ćwiczenia wojskowe. Szczegóły w materiale. Na ćwiczenia wezwane zostaną przede wszystkim osoby po szkoleniu lub służbie wojskowej, łącznie prawie 200 tysięcy rezerwistów. W poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Każdego roku przygotowujemy taki projekt rozporządzenia i ta liczba 200 tysięcy osób, która jest przewidziana do przeszkolenia jako żołnierze rezerwy, ona nie odbiega od tego poziomu, który był w roku 2022 czy w roku 2021. Wskazuje wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Projekt rozporządzenia dotyczy osób do 55 roku życia, a w przypadku posiadania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego do 63 roku życia. Tutaj głównie skupiamy się na osobach, które odbyły służbę wojskową, mają złożoną przysięgę wojskową i mają nadany przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce wojskowej. Mówi szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji pułkownik Mirosław Bryś. Ćwiczenia potrwają maksymalnie 2 tygodnie. W tym czasie żołnierze zapoznają się z nowoczesną techniką i uzbrojeniem. Na ćwiczenia wezwanych zostanie także 3000 osób nie mających wcześniej styczności z armią. W sposób minimalny, to są minimalne ilości, na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które do tej pory nie miały przeszkolenia wojskowego. Chodzi o osoby po kwalifikacji wojskowej z orzeczoną kategorią zdrowia. Wezwanie otrzymają osoby przydatne dla wojska, czyli lekarze, informatycy czy kierowcy. Dla tych osób przewidziano 2-dniowe weekendowe ćwiczenia. Każdy sam wybierze termin i jednostkę wojskową. Od wezwania można się odwołać. Od każdej decyzji administracyjnej jest 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Jeżeli składamy odmowę, musi być to czymś uzasadnione, czy to sytuacją zdrowotną, czy sytuacją związaną z pracą. Informacje o procesie rekrutacyjnym i służbie w Wojsku Polskim można uzyskać na stronie internetowej zostanżołnierzem.pl. Ta informacja wywołała burzę w mediach społecznościowych, głównie wśród młodych obywateli. Skąd ta niechęć już do samych ćwiczeń wojskowych, panie doktorze? Znaczy nie wiem, jaka jest tutaj, jakie jest echo, prawda, mówię w tych mediach społecznościowych. Oczywiście ono jest podgrzewane przez niektóre portale, prawda, dlatego że Polska się zbroi i oczywiście broń wymaga obsługi, nie? No to jest też taka rzecz, która się tutaj pojawia i
ci młodzi ludzie, ale tam tak naprawdę wszyscy mężczyźni do 65 roku życia, którzy mają przedział mobilizacyjny, powinni to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o niechęć, ja bym tutaj nie uważał, prawda, że wśród młodych jest aż tak wielka niechęć do tego, żeby być w wojsku i żeby zapoznać się z tą bronią, która jest w tej chwili. Pan doktor spojrzy na Twittera, bo naprawdę od kilku dni to temat chyba numer jeden. No i myślę, że wynika to z pewnej też niewiedzy, no bo dla mnie tutaj jasny jest i zrozumiały ten przekaz z wojska, kto będzie mobilizowany. Poza tym ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Trzeba zrozumieć sytuację. Wojsko do tej pory, w związku z tym, że było tylko zawodowe, a ludzie tak naprawdę nie mają pojęcia, prawda, szczególnie no, tu myślę o mężczyznach, jak to przysposobienie obronne powinno wyglądać. Jesteśmy zieloni, jeśli chodzi o ten temat, a tutaj, prawda, za naszą granicą trwa naprawdę wieloskalowa wojna i konflikt. I myślę, że to, że właśnie na Ukrainie tak teraz przebiega ten konflikt, to jest rezultat tego, że Ukraińcy po prostu mieli kontakt z bronią, kontakt z tymi wszystkimi militariami, mówiąc ogólnie. I oni teraz potrafią bronić ojczyzny, dlatego uważam, że to jest jak najbardziej wskazane, żebyśmy potrafili bronić. Tym bardziej, że jest to zapisane w Konstytucji. Każdy obywatel ma taki obowiązek. I o obowiązkach zaraz porozmawiamy, pan doktor. Ja bym też chciał dodać, bo oczywiście jakiej grupy to dotyczy, prawda? Może trzeba byłoby powiedzieć. Być może to dotyczy tych najmłodszych w tej chwili, polskich mężczyzn, którzy właściwie też wychowywani są w pewnej takiej, ale ogólnej atmosferze ekologicznej, pacyfistycznej, prawda? Chciałem powiedzieć, czy to nie jest kwestia tego, że młode pokolenie jest wychowane trochę w takich cieplarnianych warunkach. Dokładnie, prawda? Tak, od urodzenia powiedzmy to w dostatku, w pokoju, jest stały dostęp do internetu, granice są otwarte, można podróżować, rzeczywistość, która nie stawia żadnych wyzwań. Tak, a tu nagle wojna za naszą granicą jest to zderzenie z rzeczywistością. Tak, ale jednak ja bym zwróciła uwagę na to, że w momencie, kiedy ten konflikt na Ukrainie w lutym się rozpoczął, to jednak na przykład wzrosło zainteresowanie wojskami obrony terytorialnej. Naprawdę było ono bardzo wzrosło. Było widać to przed właśnie jednostkami WOT, jak ludzie młodzi stali w kolejkach i chcieli się zapisywać właśnie do tych jednostek, czy zgłaszać swoją gotowość, prawda? To ja tak trochę odnośnie tego, bo do Wojsk Obrony Terytorialnej zgłasza się bardzo wiele kobiet, dziewcząt. I teraz przy okazji tej informacji o ćwiczeniach wojskowych odezwały się środowiska lewicowe. I tak, na przykład mężczyźni, młodzi panowie ze środowisk LGBT są przeciwni. No a przecież walczą, rozmawialiśmy też, to zdradzimy widzom, rozmawialiśmy o tym też chwilę przed programem już, walczą o rzekome równe prawa, a co z równymi obowiązkami. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, odnosząc się do tych kobiet, to niektórzy mężczyźni głoszący takie lewicowe hasła, na przykład równościowe, mówią, dlaczego tylko my, dlaczego mężczyźni, kobiety niech idą. No, mają rację czy nie mają racji? Oczywiście teraz te czasy, prawda, już przy poprzednim, powiedzmy, wielkoskalowej wojnie, jak II wojna światowa, no trochę się tutaj, prawda, te realia kulturowe zmieniły i to równouprawnienie to często jest takie słowo wytrych. Natomiast ja myślę, że to nie zmieniło się to, że, prawda, będą potrzebni specjaliści do takich wojsk, no a kobiety będą dobrymi, prawda, lekarzami czy pielęgniarkami, czy... Także każdy będzie miał tutaj jakby prawo do tego, by wejść i myślę, że to z równouprawnieniem nie ma w ogóle co dyskutować, bo jeżeli ktoś będzie chciał, no to tak jak kiedyś kobiety, prawda, no, trudno było kobiecie przystąpić do służby wojskowej, czy to był, powiedzmy, nawet nie trudno, ale no rzadkość, tak teraz myślę, że te służby mundurowe naprawdę są bardzo otwarte na kobiety i to widzimy na naszych ulicach, widzimy to podczas przysięgi wojskowej na placu Józefa Piłsudskiego, tych kobiet jest, prawda, masa i myślę, że jeżeli kobiety będą chciały, to tak samo przystąpią do służby wojskowej.
Chociaż oczywiście trudno sobie wyobrazić kobiety w czołgu, prawda? To jest, no, nie, nie, chodzi mi o to, prawda, że jednak funkcjonalność wojska, tak, prawda, czyli dopasowanie do zdolności, prawda, i do możliwości jest ważne tutaj. I w takich kategoriach trzeba by było rozpatrywać, prawda? I myślę, że zresztą ten pobór też jest tutaj tak motywowany, prawda, że on będzie dopasowany, można powiedzieć, że dopasowujemy, prawda? Bo to już nie są czasy, prawda, że tylko strzelają. Oczywiście. To jest precyzyjna broń, precyzyjne, prawda, wszystko jest na wysokim takim poziomie technicznym, że to nie każdy może, prawda, wejść do czołgu, czy sterować czymkolwiek. Musimy mieć specjalistów, prawda? Tak, tak. I dlatego tutaj jest to przystosowanie specjalistów do tej nowej broni, bo to jest istotne, prawda, w tym wszystkim, w tych ćwiczeniach o to chodzi. Myślę, że trzeba by było jeszcze zobaczyć, prawda, no tutaj tak ta liczba 200 tysięcy, to ona zrobiła taki szum medialny, że to taka wielka armia, prawda. Myślę, że Putin się przestraszył, w cudzysłowie mówiąc, a raczej wręcz może przeciwnie. To też efekt propagandy. Nie, dlatego chciałem powiedzieć, prawda, że ten Twitter jest również też propagandowo rozdmuchiwany, prawda, bo to też jest, bo proszę zobaczyć, jeżeli wejdziemy na niepolskie, w cudzysłowie mówiąc, polskojęzyczne portale, prawda, to tam się zawsze pojawiają różnego rodzaju autorytety, które krytykują wszelkie decyzje rządowe, prawda, również się pojawiła masa krytyki dotyczącej tego poboru, prawda, być może tu trzeba byłoby jeszcze, tak jak panowie generałowie, czy panowie pułkownicy, prawda, dosyć ładniej wyjaśnić, prawda, o co by tutaj chodziło, i myślę, że rzecz byłaby prostsza. I tutaj kończymy. Moim i Państwa gośćmi byli redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys oraz dr Andrzej Mazan, redaktorzy publicyści naszego dziennika. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.